Kameralna Orkiestra Akademia, złożona ze studentów Lwowskiego Konserwatorium, długo i starannie przygotowywała się do tego koncertu. Bo muzyka Krzysztofa Pendereckiego to wyzwanie. Jeszcze większym okazała się gra pod dyrekcją samego maestro. Duże klasno, to mało komu tak w życiu. To niezwykłe. Nie każdy ma tyle szczęścia w życiu, żeby zagrać pod batutą samego Krzysztofa Pendereckiego. Także mieliśmy dużo szczęścia, że mamy taką możliwość. Fenomenalne wrażenie, duże. To fenomenalne, ogromne przeżycie, można powiedzieć historyczne. Chociaż jest trudno. Jest trudno. Swój koncert w Lwowie, inaugurujący czwartą edycję polsko-ukraińskiego festiwalu muzycznego Odkrywanie Paderewskiego, Krzysztof Penderecki zaplanował ponad rok temu, podczas wizyty w mieście, z którym łączy go, jak przekonuje, sentyment i rodzinne związki. Dlatego znalazł czas dla lwowskiej publiczności. Znalazł się dlatego, bo bardzo chciałem przyjechać. Normalnie to ja nie mam dużo czasu, bo ten czas jest rozplanowany na kilka lat, ale tutaj chciałem przyjechać akurat. Podczas uroczystości w Lwowskiej Filharmonii kompozytor odebrał doktorat honoris causa Lwowskiej Akademii Muzycznej. Dla nas to wielki honor, że taki znany kompozytor, taka osobistość świata muzyki jak Krzysztof Penderecki jest naszym honorowym profesorem. Zaraz potem maestro stanął za dyrygenckim pulpitem i zabrzmiała Chaconne. To początek festiwalu, który, jak zapewniają jego twórcy, pokaże to, co w polskiej i ukraińskiej muzyce najlepsze. Bo pod nazwą Odkrywamy Paderewskiego kryją się artystyczne poszukiwania najpiękniejszych kompozycji i najlepszych wykonań. Od samego początku są z nami wybitni polscy artyści i ukraińscy również. Jerzy Maksymiuk, Karol Radziwonowicz, maestro Penderecki, z drugiej strony Mirosław Skoryk, ale oczywiście ten drugi element, żeby to był atrakcyjny program, żeby to była muzyka, która podoba się publiczności, a publiczność jest tutaj wymagająca, to jest niezwykle ważne. W Filharmonii i Lwowskiej Operze wystąpią jeszcze między innymi pianiści Adam Wodnicki i Marianna Humecka oraz zespół Mazowsze.